Siema, witam w kolejnym filmiku z Ikarusa. Tym razem polecimy sobie na nową misję. Tak więc niestety nie wiem o co chodzi z tym, że nie mam żadnych itemów. Przecież ja pobrałem stamtąd itemy. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. No ale okej. Let's go. O, damy priwę, albo dobra. Pyk. Tak więc lądujemy. Nie wiem czy na nowej planecie, czy to jest po prostu inny obszar poprzedniej mapy. Zaraz zobaczymy. Jak wygląda nasza kabina. Zaraz powinna się otworzyć. Mam ogólnie 7 dni na zrobienie tej misji. A myślę, że na spokojnie. Nie mam oczywiście żadnych itemów, nie wiem czemu. Ło, otworzyło się. No i jesteśmy. Jak wygląda mapa? No, załaduje się. Jesteśmy na L12. Tutaj mamy wodę blisko. No i okej. Co my tutaj mamy? Supply crate. Dostałem radar. Dobra, mamy radar. Aha, i musimy po prostu zeskanować tę lokację. To będzie cała misja? Dziwne. Ciekawe, czy będą nowe zwierzęta. Póki co widzę jelonka. I chyba tyle. Dobra. Lecimy skanować. Mamy tu jedno. Jedno tu na dole. I trzecie u góry. Także polecę sobie tutaj. Później po to u góry i na końcu wrócimy do tego na dole. Więc let's go. Ja sobie tylko na szybkości porobię podstawowe narzędzia, bo one mogą się przydać jednak. A jeszcze bym chciał nożyk, czyli potrzebuję kamienia. Na łuk potrzebuję patyki, okej. Czyli pyk, zbieramy patyki. Zbieramy kamień. Jednak te narzędzia mogą się przydać tam, jak będę musiał wydobywać tlen i tak dalej. Dobra, mamy nożyk. Mamy łuk. Możemy zrobić strzały, 7 strzał. Bo nie mam patyków. To już mamy pierwszy cel nasz. Czekaj, czy umrze na hita. A, nie trafiłem. Tak. Umarł na hita, okej. Też się przyda, żeby zrobić te bone arrowy, bo te bone arrowy jednak są troszkę lepsze. Okej. Ile mogę ich zrobić? 5. Dobrze, zmienimy sobie na bone arrowy. No i co? Lecimy do misji. Myślę, że to będzie dosyć szybka misja. Jeden odcinek i tyle. Zobaczymy, czy też są jakieś nowe rzeczy tutaj na tej mapie. Póki co nie widzę nic nowego. No ale zobaczymy. I pieniążki dostanę za to. Dobra. Jestem w pierwszej lokacji. G. Pyk. Press to interact. 8%. No i dobra, to chyba do 100 ma dojść. Chyba mnie nic nie będzie atakować podczas skanu, co? Zobaczymy. Ale raczej się na to nie zapowiada. Tu jakieś zielonki chodzą. Ale nie widzę nic nowego na tej mapie. Naprawdę, tu coś biega, tu jelonek kolejny. Aj. O kurde. Dobra, nic nie mówiłem. Mi się wydaje, że mogę umrzeć tutaj. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mi się wydaje. Bardziej, że nie dostałem moich itemów, czyli mojej kuszy i tak dalej. Ła.
Kurde, no, nie byłem przygotowany na to, że coś mnie będzie atakować. Dobra, czy jednak musimy się lekko wybudować i porobić sobie itemy, bo niedźwiadki nas atakują. Jednak to nie będzie takie szybkie. Okej, zobaczymy, gdzie mnie w ogóle zrespi, bo ja nie mam łóżka tutaj. Ja mogę się zrespić? Pyk. Aha, random location. Zobaczymy, gdzie będę. A tutaj jestem, okej. Tam umarłem. Dobra, czy jednak to nie będzie takie łatwe, jak myślałem? Będę musiał jednak porobić jakieś itemy. Dobra, zrespiło mnie. To co? Lecę po moje itemaski. Kurde, wrócił do mnie niedźwiadek, jak budowałem bazę. Ale na szczęście udało się go rozwalić. Kurde, ciężko jest takiego niedźwiadka rozwalić, tak szczerze mówiąc. Nie jest taki hop-siup. Także no, wydaje mi się, że kusza na pewno będzie potrzebna. No i będę musiał naprawić to tutaj. Żeby mi kolejny niedźwiadek nie wlazł. No, pytanie, czy ja mogę zrobić hamera? Nie mogę, potrzebuję stołna. Dobra, także chatka naprawiana. Nie wiem, co z tym jest. Tu jest chyba rozwalone już do końca. Chyba muszę nową postawić ściankę, zaraz zobaczymy. Tak, nową ściankę muszę postawić, dobra. Jest wilk. Wilka się nie boję. Ale nie mam dzidy. I umieram. Dobra, padł na hita. Kurde, powiem wam, że niebezpiecznie tutaj jest. O, bez kitu. Muszę drzwi do chatki zrobić, kurde, żeby nic by tu nie wchodziło. Dobra, powiedzmy, że jestem bezpieczny. Uff, powiem wam, że tutaj jest trochę ciężej teraz bez itemów. Kurde, kolejny wilk. Co tutaj dla tych wilków? Dobra, biorę się za budowę. Ogólnie to mamy problem, bo drugi niedźwiedź przyszedł pod moją chatę. O, tutaj mam jaskinię od razu, więc będzie żelazo szybkie. Dobrze, dobrze. A nie, to nie, to jest jaskinia? Chyba nie. A, już myślałem. Kurde, powiem wam, że ciężko jest, ciężko. I widzicie, on tam stoi pod moją chatą. Jak tam podejdę, to on mnie zabije i mi chatę rozwali. Także będę musiał przeczekać, aż on sobie pójdzie. Znalazłem kopalnię, jakby kogoś interesowało, to na drugiej misji. Kopalnia jest na K11 tutaj w prawym dolnym rogu. Także zobaczymy sobie, ile w niej jest żelaza. Tak super dużo tego żelaza nie potrzebuję. O kurde, no to jest jakaś większa kopalnia niż do tej pory. Mamy pierwsze mapki. Wygląda na to, że jest sporo tutaj żelaza, także ja sobie biorę się za kopanie. My głównie żelazo, kopera jakoś bardzo nie potrzebuję. No i co? Robię sobie rzeczy z żelaza i będziemy szli zrobić tą misję. Dobrze, także plan jest taki, że zrobimy sobie tutaj teraz piecyk. O, gdzie jest piecyk? Piecyk tu się robi? Tak, fireplace. A nie, tu nie jest fireplace. Ja potrzebuję tego. Potrzebuję drzewa troszkę. Tam gdzieś drzewo. Tutaj powiedzmy ukradnę trochę. Aha, miejsca nie mam. Aha, bo ta kukurydza już jest zrobiona, okej. Co mi daje kukurydza? 75 maksymalnej staminy. No i w sumie niewiele.
Ale okej, niech będzie kukurydza. Maksymalna stamina zawsze spoko. Więc tak, robimy sobie piecyk. No i co? Plan jest taki, że porobię sobie teraz narzędzia lepsze. Wrócę tam do kopalni. Zrobię sobie też lepszy łuk. Flintarowy sobie porobię chyba. Chyba, że kuszę od razu zrobię. No, będę mógł zrobić kuszę. Tego irona, co tutaj mam. Dobra. Teraz się biorę za craftingi. I chyba za niedługo będziemy lecieć, robić misję. Przy okazji wbiłem też 18 poziom. Także chciałbym chyba póki co pójść w armorek. Potrzebuję armora, żeby mnie te kurde niedźwiedzie nie zabijały w pół sekundy. No i talent. Ja idę tutaj w hunting, żeby mi się podświetlały zwierzątka podczas celowania. Dobra, ogólnie tak się skończył mój wypad w kopalni. Zbierało się troszkę irona. Problem jest taki, że teraz trzeba to wszystko przepalić, także no troszkę sobie poczekam. I oprócz tego zostawię sobie jeszcze trochę iron ora na bolty. Chyba iron ore jest potrzebny na bolty, z tego co pamiętam. Iron bolt, tak. Nie, iron ingot. Okej. To do czego iron ore był potrzebny? Nie mam pojęcia. Dobra, nieważne, to przepalamy. Stawię sobie 50 w razie czego. Gold ora w ogóle znalazłem. Jakiś nowy ore, ale jeszcze nie wiem, do czego będzie mi to potrzebne. No i co, przepalamy, robię ekwipunek i lecimy na misję. Dobra, plan jest taki, że idziemy zrobić misję. Tylko ja mam na to pewien patent, bo jak tutaj mnie przy domku moim atakowały niedźwiadki. Znaczy ja nie wiem, czy tu jeszcze coś zrespi, bo te niedźwiadki już są zabite. Ogólnie tak. Zrobiłem sobie kusze, zrobiłem sobie iron bolty 21. Zrobiłem sobie całe lederowe eku. No i teraz plan jest taki, że wybuduję sobie tutaj, o kurde, lag. Kurde, straszną optymalizację ma ta gierka. Strasznie słabą. Plan jest taki, że buduję sobie tutaj coś takiego. Czekajcie, gdzieś tu. Budujemy coś takiego. Kurde, za mało ścian wziąłem. Teraz zbudujemy sobie mu ściany, tylko chciałem zrobić coś takiego. Tu drzwi. Tu drzwi, tu wilk. Tyk, po wilku. No jeszcze ścian będę musiał zrobić, także z dwóch chyba. Chyba, że mam drewno. Ile mogę ścian zrobić? 5, ale potrzebuję raz, dwa, trzy, cztery. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Dodatkowo do tego zrobimy sobie rampę. Jakbym to tak zrobił? Żeby one mi tutaj nie mogły wejść. Niedźwiadki w razie czego. I tutaj jeszcze chciałbym zrobić coś takiego. Żeby mi też tu później te niedźwiadki, jak mi wejdą już do środka, żeby mi jeszcze nie weszły na górę. Do tego jeszcze łuda będę potrzebował. Dobrze, tak więc tak się prezentuje moja konstrukcja. Plan jest taki, że będę strzelał po prostu z zewnątrz. One nie powinny wejść do środka. Jak mi rozwalą tutaj, to wejdę sobie na górę. Do tego jeszcze nie przemyślałem. Dobra, da się. Wejdę sobie na górę i będę tutaj stąd strzelał, a one będą dalej rozwalać. Taki jest plan. Nie wiem, czy by jeszcze się zrespił, tak jak mówię, ale zobaczymy. Tak będziemy też robić przy kolejnych radarach. Jak to wygląda? Skanuję. A, już chyba się nie zrespiał. Collect the station. Czyli X. Tak? Tak.
No i dobrze, udało się bez walki, ale pewnie w kolejnych miejscach będzie walka. Czyli teraz sobie pójdziemy tutaj. Ja sobie nazbieram drewna na te rzeczy, żeby już tam proces zbudować i zobaczymy, co tam będzie ciekawego. No dobra, jestem na miejscu tutaj po prawej. Konstrukcja też jest zbudowana moja. Zobaczymy, czy to się spisze w ogóle, jak to będzie działać. Jeżeli chodzi o jakieś nowe zwierzątka czy coś, to po drodze niczego nie spotkałem niestety. Także no nie, może w kolejnych misjach będą się pojawiać nowe rzeczy, a teraz to stawiamy i odpalamy. Dobra, idę się schować. Pyk. No i zobaczymy, czy coś nas zaatakuje. Tym razem. Póki co nic się nie dzieje. 25%. Tam jakiś zielonek chodzi. No nie ma nic, spokój. O! Coś chyba będzie leciało. Nie wiem skąd. Wilki lecą. Raz, dwa, trzy, cztery wilki tylko. Łe. Chciałem, że niedźwiadki będą znowu. Nie umiem celować z kuszy. Dobra, jak wilki to ze łuku mogę rozwalić przecież. Bez problemu. A, nie mam strzału. Dobra, może one tutaj zaraz wejdą. Weszły ze środka? Tak. Aha, ale one tutaj nie wchodzą. Przynajmniej póki co. Muszę sobie więcej strzał porobić, bo jak będą wilki, to szkoda, kurde, kuszy używać. To my to mogę sobie zrobić strzały. Bone arrow 15. Jeszcze jeden został. No. Dobrze. Odpalamy na nowo. No i chyba już raczej nic nie będzie, bo już zaraz się kończy. 95%. No i dobra, mamy to. Podnosimy. Dobra, czyli jednak to działa, tak? Ciężko się trochę z tego celuje, ale działa. Także ja sobie poskuruję te wilki i lecę do ostatniej lokacji. Jak dobrze pójdzie, to uda się wbić jeszcze na tej misji 20 poziom. Więc będą nowe itemki na kolejną misję. No i dobra, jesteśmy na miejscu B. Tutaj jest zbudowane to, co miałem zbudować. Zobaczymy, czy to zadziała. W razie czego mamy jeszcze górę. No i co? Odpalamy chyba, także G, pyk. I zobaczymy, co tu się stanie. Zobaczymy, co mnie zaatakuje. O. To jest najważniejsze pytanie. Także to jest nasza ostatnia misja. Po tej misji muszę wrócić tutaj. No i ewakuacja z tej mapy. Jestem ciekawy przy ilu procentach się moby pojawią. Chyba przy 50? Okej, okay, są moby. Gdzie? Gdzie i co? Tygrysy jakieś. Co to jest? Jaguary. O kurde. No tego to się nie spodziewałem. Kurde, ciężko będzie. Dobra, jeden. On mi to zaraz rozwali. Ciężko mu w głowę wycelować. Dobra, no i drugi. Dużo expa chyba dały. Zobaczymy, co z nich leci. Coś więcej? Nie. To co ze wszystkich innych, raczej. Ale i tak sobie je oskuruję. Dobrze, no i co?
Mam to wziąć, tak? Tak. Pewnie, że X. Co jest? No zrobiłem to przecież, nie? Czy nie? Nie zaliczyło mi tego? O kurczę. Czekajcie. No ja w takim razie muszę to naprawić. Tutaj tak nie może być. Okej. No i git. Dobra, to odpalam jeszcze raz. A, dobra, to już i tak raczej nie będzie mobków. Bo już jest końcówka. 90%. 95, 97, 98. No i mamy to. Jeszcze podnosimy. Dobra. Misja gotowa, także wracam do kapsuły i ewakuujemy się stąd. Tylko zanim jeszcze stąd polecimy, ja sobie dodam level, bo wybiliśmy 20 poziom, a to oznacza, że możemy mieć nowe itemki. Tier 3. Machining Bench. Okej. Cement, binokulary, elektronika. Fajne rzeczy można tutaj robić. Biofuel drill. Okej, to by było gigafajne. Chciałbym to. Binokulary. To mi się raczej nie przyda. Co tu jeszcze mamy ciekawego? O, narzędzia platynowe. Lepszy łuk. Biofuel. Komposter. Kurde, dużo rzeczy nowych przyszło. Na pewno narzędzia bym chciał lepsze. Czyli to, to. To. Platinum Bolt? Nie wiem, czy cement mixer mi nie będzie potrzebny. Dobra, na razie to zostawię. To co? Kończymy misję. Nie wiem, o co chodzi, czy ja tu mogę wziąć jakieś itemy, czy nie. Próbuję sobie tutaj dać te itemy i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Jak nie, no to cóż. Wracamy na stację. Pyk. We'll settle your claim to this drop and delete all items. Czyli mi zdeletuje wszystkie itemy, których nie mam na sobie. Okej, dobra, wychodzimy. Wylatujemy. No i dobra, jesteśmy w menu. Pytanie, czy ja będę miał te itemy. Teoretycznie powinienem je mieć. Praktycznie. Praktycznie nie dostałem nawet tak by pieniążków za tą misję. Które powinienem dostać. Reward 100 pieniążków. Nie wiem dlaczego. Mam currency 0. Nie mam też żadnych itemów lepszych. Nie wiem, o co chodzi z tą gierką. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Nie wiem, jak to działa. No ale nieważne. Także jeżeli chodzi o tę misję, to na tyle i widzimy się w kolejnej Elu.